Cześć, zanim obejrzycie nasz materiał, zróbcie jedną ważną rzecz. Przede wszystkim zasubskrybujcie nas, czyli cały szkolny autobus Antrakt TV, żebyście otrzymywali na bieżąco wszystko, wszystkie nasze wygłupy, nasze materiały i takie sprawy. Ponadto zobaczcie jeszcze do linków w opisie. Tam znajdziecie jeszcze jeden odnośnik do mojego prywatnego kanału, taka trochę autoreklama. Także trzymajcie się ciepło i subskrybujcie Antrakt TV. Cześć, witajcie, jestem Maciek Mazur i witam Was w kolejnym odcinku Szkolnego Autobusu. W dzisiejszym programie dowiemy się kilku ciekawych rzeczy. Coś o sporcie, coś o dniu chłopaka, jak i coś o studniówce. Pierwsze informacje przedstawi nam Zuzia i będą to informacje dotyczące dnia chłopaka. A zatem Zuzia, oddaję Ci głos. Cześć, dzisiaj opowiem Wam o dniu chłopaka. Już w poniedziałek 30 września na małej sali wybierzemy mistera szkoły. Jaki on będzie? Tego dowiemy się niebawem. Nie wygląd jest to ważny, ale intelekt i charakter. Chłopców wybranych wcześniej przez klasy czekają konkurencje takie jak ubijanie białek, karykatura sławnej osoby, polityka, top model, quiz i śpiewanie instrukcji. Będzie naprawdę ciekawie. Myślę, że za niedługo przedstawimy Wam naszego mistera szkoły i będziecie z niego dumni. Dla Was mówiła Zuzia Maszała z biletu, który przeprowadzi Karolina z uczniem klasy 3 liceum, Maćkiem, na temat studniówki. Cześć, jestem Karolina. Dzisiaj porozmawiamy o planach studniówkowych klasy 3 liceum. Jest ze mną Maciek Mazur. Siema. Maćku, odpowiedz mi na parę pytań. Oczywiście. Pytanie pierwsze. Gdzie odbędzie się studniówka? Studniówka na razie ma się odbyć u mami w Pyskowicach. Jest to taka fajna restauracja. Czy w grę wchodził jakiś inny lokal? A jeśli tak, to dlaczego go nie wybraliście? W grę wchodził lokal jeszcze tutaj, w Licach, na ulicy Portowej. Nie wybraliśmy go z tego powodu, że sala, w której mieliśmy które miało się odbywać całe przyjęcie, całe to wydarzenie, jest w budowie dopiero. Więc nie mieliśmy tak naprawdę żadnej pewności, czy zdążą z wybudowaniem tego, czy nie zdążą. Więc tak zwykle, zwykły bilans strat i zysków. I wyszło, że u mami w Pyskowicach będzie lepiej. Czyli bardziej się opłaca. Tak, zdecydowanie bardziej. Mam tu pewność, że się uda, że on tam będzie. Dobrze, dalej. Ile wychodzi koszt za osobę? Za osobę koszt jest rzędu 300 zł, a jeżeli widzi się z osobą towarzyszącą, wynosi on 400 zł. I są to kwoty zawyżone znacznie. Czyli no, zwyczajnie, kiedy dostaniemy kasę z powrotem po studniówce, to zostanie trochę. Także to jest bardzo dobrze przemyślane ze strony organizatorki Dominiki, która się tym wszystkim zajmuje. Ile osób łącznie wybiera się na imprezę? Na imprezę, to jest taka drobna sprawa, wybiera się 23 osoby. Na razie z tego co wiem, bowiem 7 osób się nie wybrało. Nie wybrało się dlatego, nie wybiera się, bo koszt jest dla nich niestety już trochę za wysoki. Cena wzrosła z tego powodu, że zostało dobranych kilka elementów, które podwyższyły cały koszt niestety. I tak to wyszło. Bo początkowa cena była trochę jednak niższa. Ale mam nadzieję, że impreza się uda. Dziękuję Ci, Maciuciku, za uwagę i Wam. Również dziękuję i chciałbym Was jeszcze zaprosić na wydarzenia sportowe, które przedstawi nam Adam. A zatem do zobaczenia. Promki, akcje, komentarze, podsumowanie ostatniej kolekcji zimowej Ekstraklasy. To wszystko cieszy mój rozsłuch. W ostatniej kolejce padło 18 bramek, obejrzeliśmy również 4 czerwone kartki. Kolejka rozpoczęła się od pojedynku między Pogonią Szczecin a Podbyski Ziem Bielsko-Biała. Pokonali 10-1. Z ciekawe, bohaterem dla Podbyski Ziem mógł okazać się Marcin Robak, który dał Podbyski Ziem nadzieję strzelać samobójczego gola. Tego samego dnia swój mecz rozegrał również Piast Gliwice. Piastunki po wygranym wysoko meczu z Widzewem miały nadzieję na pokonanie znajdującego się w kryzysie Lecha Poznań. Jednak wicemistrzowie Polski wprowadzili Gliwiczan na ziemię, wygrywając 2-0. Obie bramki strzelił. Tak, każdy od razu podziękował Zawisze Bydgoszcz.
Lubinianie marzyli o przełamaniu i odwiedzona dnia mistrza pokonała kolejny rywala. Dwie bramki, wygrali 2-0, a bramki strzeli król strzelców Ligi Cypryjskiej Fernando Vasconcelos oraz prowadzony z popieckich Jagiellońsko-Biała Kamil Dreglas. Tego samego dnia swój mecz zagrała również Wisła Kraków, wygrywając z rewelacją Ligi Lechią Gdańsk. Lechici kończyli w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Przemysław Frankowski. Kolejnym ważnym wydarzeniem w tym meczu była świetna forma strzelecka Pawła Broszka, który dwukrotnie pisał się na listę strzelców oraz wypracował bramkę dla Wisły przy trafieniu Kamila Hrabka. W środę swój mecz rozgrywał Ruch Chorzów, który wygrał 1-0 z Widzewem Łódź. Widzewianie również kończyli w dziesiątkę, a wszystkiego gola dla niebieskich strzelił Filip Starzyński z rzutu karnego. Legia Warszawa umocniła się na prowadzeniu po zwycięstwie z Jagiellonią Białystok. Bohaterem Legii okazał się być Mirosław Radowicz, który strzelił dwie bramki oraz był motorem napędowym drużyny. Jagiellonia odpowiedziała na trafienie Radowicza dwukrotnie. Najpierw Dawid Fizyka, a później Jan Paweł Pawłowski, ale ostatecznie wynik ustalił Marek Sakanowski, strzelając go na 3-2. Wydarzeniem dnia było jednak nieoczekiwane zwycięstwo Krakowi i Kraków nad Śląskiem Wrocław. Beniaminek Ekstraklasy pokonał trzecią drużynę Polski aż 3-0. Bohaterem okazał się być gwiazdor pasów Stajlin Tifazonkisa. Najpierw strzelił bramkę na 1-0, a później podwyższył prowadzenie, zabierając wrocławianom nadzieję. Ewidentnie jako bramkę kolejki można zaliczyć trafienie Marcina Budzińskiego. Po podręcznikowej akcji Krakowi Budziński uderzył pięknym górnym podbiciem i pokonał bramkarza Śląska. Jednak prawdopodobnie nie odnotowałby tak wysokiego wyniku, gdyby nie błąd Rafała Kikiewicza, który faulował i wyleciał z boiska już w 5 minucie. Wczoraj w meczu kończącym kolejkę Górnik Zabrze grał z Koroną Kielce. Mimo niskiego poziomu spotkania zobaczyliśmy aż 4 bramki. Przez pierwsze 70 minut zawodnicy walczyli o piłkę w środku pola, a dopiero w 72 minucie wynik otwarł Previus na Gulma. Górnicy jednak nie cieszyli się długo z prowadzenia, gdyż już 2 minuty później odpowiedział Paweł Kolański, a na prowadzenie Koronę prowadził Filipczuk. Wynik spotkania ustalił Steven Karca na tarcie w 86 minucie. I to było na tyle. Cześć! Do zobaczenia w następnym odcinku! A ta lampa przekrobiła cię.